Jan Lodzik świeżo po przegranej walce. Dobra, dobrze, inaczej. Idziemy? Tak. Jan Lodzik po niedawno zakończonej walce z Eliaszem Jankowskim. Z werdyktu chyba nie jesteś zadowolony, widzę po minie. A nie jestem, nie przegrałem tej walki. A oczywiście gratuluję Eliaszowi i dziękuję mu za walkę, bo to była dobra walka. To generalnie nie ma wątpliwości co do werdyktu. A proszę zobaczyć na moją twarz, zobaczyć na jego. A to nie jest amatorstwo, to jest zawodostwo. A wiem, że może i więcej robił, ale to jest zawodostwo na gardy. To się nie liczy. A no i zobaczcie na jego twarz, zobaczcie na moją, tak? Przepraszam, że wejdę ci tylko w pytanie odnośnie tego amatorstwa zawodostwa, bo to jest coraz częstszy taki argument z ust zawodników właśnie, że coś jest nie tak, czyli to sędziowanie twoim zdaniem mocno do poprawy. Mocno do poprawy. No generalnie to nie jest tylko moje zdanie i ludzie, którzy się znają, wiadomo, że mówią, że to wyrównana walka, tak, to ja nie kwestionuję tego, bo słysząc werdykt mówię, tak, racja, maksymalnie przegrałem 2 rundy, tak? A poza tym, to była moja trzecia obrona pasa. No i federacja tak właśnie mnie szanuje, tak jak ja wziąłem na ostatnią chwilę walkę z Eliaszem, miał być Mateusz, tak? Ja mogłem powiedzieć nie. A i wtedy wypada co-main event walki i się gdzieś tam sypie w telewizji, tak? Mogłem to zrobić, wziąłem tą walkę, no i tak właśnie wyszło, no i tak, tak mi podziękowali. No to... Ale obwiniesz o to organizację? Oj, no tak, może... Tak zabrzmiało. A generalnie, organizacja, bardziej, no generalnie organizacja szkoli i dobiera sędziów, tak? A no może trochę za mało tych szkoleń jednak. Janku, kiedy schodziłeś z ringu, to podnosiłeś rękę do góry. Wydawało się, że jesteś pewny, że zwyciężyłeś. No jasne, no właśnie to powiedziałem. Ale... Które rundy tak naprawdę twoim zdaniem były twoje, a które Eliasza? No właśnie, z przebiegu rund, jak to wyglądało z twojej pozycji? Oj, ciężko powiedzieć tak naprawdę. Pierwszej nigdy nie oceniam, ponieważ pierwszą się najsłabiej pamięta. Pierwsza zazwyczaj jest wyrównana, tak? Bo to jest badawcza. Nie potrafiłbym teraz w tym momencie na gorąco powiedzieć, które rundy dokładnie. Po prostu całokształt, tak? Czułem, że mówię, tak, wyrównana walka, mówię, mocna walka, mówię, dzięki Eliasz, kurde, kawał dobrej roboty, ale właśnie tak, maksymalnie dwie rundy były na moją niekorzyść. Co mówił narożnik w trakcie walki? Mój? Tak, tak. Bo jego nie słyszałeś na pewno. Każe później, po walce. No ale dobra. Co mówił? No generalnie co? Robiliśmy cały czas taktykę. Nie było niczego, nam jakiegoś szału. No, Janek, rób to, rób tamto. No i to robiłem, tak? No wiadomo, że nie wszystko idzie tak super, świetnie, tak jak się chce, tak? Że o, ma być to, no i to robię, tak? Wiadomo, że tak jak pozwala rywal. Aczkolwiek czułem, że te ciosy wchodzą, te ciosy ważą, że go boli. Tak? Także... Myślę, no czuję, że prowadzę, tak? No i czuję się przegrany w tym momencie. Oszukany bardziej. No. To co to jest teraz? Corner powiedział w takim razie bo powiedziałeś, że coś powiedział. No z tego co słyszałem, Corner powiedział, że przepraszam chłopaki. No także... Z jednej strony zrobiłeś ukłon w stronę organizacji, bo przyjąłeś walkę w ostatnim momencie, że teraz z drugiej strony oczekujesz rewanżu i że organizacja szybko zorganizuje ci walkę powrotną o pas, żebyś mógł odbić ten pas z powrotem? Nie, muszę ochłonąć tak naprawdę i później dopiero będę decyzje jakieś wiążące podejmował, nie teraz. Teraz jestem zły, teraz muszę odpocząć i tyle. A jesteś zaskoczony dyspozycją właśnie rywala, który przyjął to na ostatnią chwilę? Nie, no kurczę, ja się przygotowywał, kiedy miał walkę? 2 tygodnie temu? No 12 dni, tak? No bo 12. A miał ciężkie zbijanie, mówił. No miał ciężkie zbijanie, tak. No moim zdaniem to wyglądało tak. Była walka, często jest tak, przynajmniej ja mam, że mi taka forma wychodzi dopiero po walce i to szczególnie tak z tydzień właśnie po. Nie, Eliasz gdyby nie był w formie, nie był przygotowany, to by nie podjął tej walki. On był świadomy tego, że ja jestem dużo lepszy niż byłem, tak? Bo to nie podlega wątpliwości. Biliśmy się w amatorach, bił się ze mną, kiedy on był doświadczony, a ja byłem jeszcze smarkaczem, który dopiero wchodzi na ring, a zaczyna jakoś tam działać. Także on był świadomy tego, że to będzie dla niego ciężka walka, więc musiał być przygotowany i był przygotowany z tego, co było widać. Czyli to tytularne czas pokonać demony przed walką, po tym pojedynku uważasz, że pokonałeś tego demona? Tak, pokonałem tego demona. Powiedzmy
to może wyraźnie, czyli jego sztab powiedział, że przeprasza ją, bo wygrałeś tę walkę. A dokładnie to trzeba by było spytać się moich trenerów, bo to oni słyszeli. I mi to przekazali po prostu, tak, że coś w ten deseń, tak, nie, może nie słowo w słowo, ale generalnie, że są świadomi tego, że to raczej nie... Sam Eliasz, rozmawiałeś z nim? No kurczę, ja Eliasza bardzo, tak, w ringu rozmawiałem z Eliaszem, on mi trochę powiedział, ja mu trochę powiedziałem, a nie, no generalnie, no rozmawiałem z nim, no, nie mam pretensji, tak jak mówię, do Eliasza, Eliasz jest super człowiekiem, jest wojownikiem, ja go szanuję bardzo, będę go szanował dalej, nadal go szanuję, także w ogóle temat Eliasza, gratulacje i fajnie, dziękuję mu za walkę i temat Eliasza jest skończony w tym momencie. Jak się czułeś w trakcie pojedynku fizycznie? A dobrze, mimo że gdzieś tam... Kryzysy? Nie tyle kryzysy, co po prostu gdzieś tam jakoś mi się tlen nie do końca dobrze układał, bo czułem troszeczkę tą prawą stronę wątróbkę, co nie, ale nie to, że po ciosie, tylko tak po prostu nie wiem, czy ta woda mineralna, czy co. A próbowałem tam odbeknąć, tak że się wyrażę, no bo no, to tak trzeba zrobić, tak? Ale gdzieś tam ten, ale tak to wszystko było kontrolowane, wszystko było dobrze, czułem się dobrze, mocno, że gdzieś tam jego ta noga boli, że twarz jest obita, widziałem, że rozciąłem go, także czułem się dobrze. Jak teraz będzie wyglądało najbliższe tygodnie? Odpoczywasz i wracasz do rozmów z organizacją DSF? Tak jak mówię, na razie odpoczywam. Na pewno będą rozmowy, tak? Bo jesteśmy ludźmi, dżentelmenami i też to są walki, ale też gdzieś tam to jest kariera, tak? Którą trzeba toczyć dalej, a więc na pewno to się świat nie wali, tak? No to jest oczywiste. A tak to w niedzielę jadę sobie w góry na snowboardzie pojeździć. Gdzie? Chyba jadę też. Tak? Murza Sichle, wiesz, koło Zakopanego. No to może się spotkamy. Nie. Nie? A, dobra. No to nie. A ty gdzie jedziesz? Ja w Beskidy, bo koło mnie. Okej. Dobrze. Janku, powiedz jeszcze na koniec, co powiedział Andrzej Molczanow już po zakończeniu pojedynku w szatni, jak to wyglądało? Oj, trener bardzo zły. Chciałbyś się bić? No, powiedzmy, że tak. Ale nie był zadowolony. No nie, no mówię, bardzo zły. Ale z werdyktu czy z twojej postawy? Z werdyktu. Mówi, że no wiadomo, trenerzy są ze mnie dumni, no kurczę, kawał dobrej roboty zrobiliśmy. Tak naprawdę, no wszyscy widzą moją zmianę, wszyscy widzą, jak się rozwijam. No, to nie jest nic jakoś, nie wiem, no, to jest kawał dobrej walki, tak? Tylko, że no po prostu werdykt, no nie ten. Krótkie podziękowania na koniec dla kogoś? A tak, dziękuję sponsorom, którzy właśnie mnie cały czas wspierają. A firmie ECDP, Wysmakowani, i firmie alejaout.pl. Także tak, dziękuję bardzo właśnie sponsorom, którzy mi zrobili henny, którzy mnie wspierają na co dzień, i mam nadzieję, że będą, że są zadowoleni i że współpraca będzie się rozwijała i również z innymi firmami. I też czekam na propozycję, bo aktualnie jestem wolnym zawodnikiem. A my dziękujemy tobie i czekamy na rewanż. Dziękuję bardzo. Dziękuję.